Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku zakończyliśmy na... skończyliśmy jedną z misji buntowników. Cudownie, oczywiście wilki muszą nas atakować od samego początku. Skończyliśmy jedną z misji buntowników i dzisiaj wybieramy się na drugą, jako pierwszą rzecz, którą mamy w planach do zrobienia. Następnie myślę, że pójdziemy do Paryża bezpośrednio i tam... ogarniemy, co mamy do zrobienia fabularnie, oraz będziemy mieli jeszcze kilka innych rzeczy dodatkowo. Tymczasem jednak ja nie wiem, kto będzie naszym celem. A to jest jakiś nasz cel chyba. Dobrze widzę to na zielono, co nam tak emanuje. Wręcz. Nie, czy ja będę podkładał jakąś truciznę? Zakładam, że... Nie, muszę uzyskać dane wywiadowcze, okej. To chyba tyle. Moi drodzy, proszę bardzo, misja szybko zakończona. Po co ja w ogóle biorę ze sobą tych ludzi? W sensie, ja mam wrażenie, że trochę ci buntownicy, którzy z nami idą, trochę są tacy na zasadzie... No generalnie jesteście buntownikami, więc musicie iść, ale słuchajcie, nic nie musicie robić, nie? To jest troszeczkę tak na zasadzie, no generalnie pracujesz tutaj, jesteś w tej firmie, ale w sumie to... Naprawdę mamy cię tylko po to, żebyś był, żebyś ładnie wyglądał czy coś. Siedź sobie i nic nie rób, tak? Udawaj, że jest ci fajnie w tej firmie. Mniej więcej tak się czuję z tymi buntownikami. Co tutaj się w ogóle dzieje? Modlą do jabłka? Co? Nieważne, wybacz, on trzymał jabłko w dłoniach, dlatego miałem takie, czy oni się modlą do jabłka, czy co? Mniejsza o to, moi drodzy. Ja wspomniałem, płyniemy do Paryża w tym momencie. Troszeczkę mógłbym się przenieść na tamten punkt widokowy, ale troszkę już za późno. Nie chce mi się w każdym razie. Nie pamiętam, co tam się działo takiego fabularnie. Wiem, że mamy chyba obalić króla, czy mamy bunt przeciwko królowi, ale to jest jedyne, co mi przychodzi aktualnie do głowy, z tego co pamiętam. Więc zobaczymy. Poza tym, właśnie, pytanie, czy ja mogę tę misję buntowników oddać komukolwiek, czy nie bardzo. Tutaj na razie nie mamy nikogo z... Okej, tutaj mamy jeden punkt, do którego będziemy mogli tę misję oddać. A, okej, już teraz mogę oddać rzeczywiście do dowolnego punktu. To jest właśnie bardzo spoko, moim zdaniem. Czyli tylko pierwsza misja musiała być rzeczywiście z powrotem oddana do Pierre'a, bo on miał tego swojego kota, którego tam krzyczał, że wrzuci do zupy i zrobi z niego zupę. I generalnie, że kot, jak tylko... się naje, to mu ucieknie i tak dalej. Ale cóż. Fun fact, nie każdy kot tak jest. Część kotów jest bardzo... domowiona, jest bardzo taka właśnie... jakby to nazwać? Lojalna, wierna swojemu właścicielowi? A część to takie trochę właśnie wolne dusze, które najedzą się, a potem w sumie uciekają i... i tyle. Z nich było. Znam osobiście, w mojej pracy jest osoba, która ma kota i który po prostu sobie wychodzi, kiedy chce, kiedy ucieka, kiedy chce. I czasami nie ma go 3-4 tygodnie w domu. Bo był znajdą z ulicy i po prostu tak, do takiego życia przywykł. Ale ma też dużo kotów, które są totalnie domowe i w ogóle nie lubią wychodzić za bardzo. Albo nawet jeśli wychodzą, to czy to na spacer, to albo z tą osobą, albo nawet jeśli same, to bardzo szybko wracają. W sensie nie znikają na dłużej niż kilka godzin. Albo po prostu nawet nie opuszczają terenu domu. Niemniej, w sensie mam na myśli tutaj ogródek przydomowy. I oto, moi drodzy, Paryż. To w ogóle akwedukty, jak dobrze rozumiem, czy to jest mur? Czy wygląda bardziej jak akwedukty? Powiem szczerze, że w ogóle ten Paryż to wygląda jak zrujnowane... W połowie ten Paryż wygląda jakby, kurde, zrujnowany totalnie. Zobaczcie, tam po prostu jakaś dziura w tym budynku, tutaj jakieś spalone dachy, tu w ogóle upierdzielone. Na akwedukt to w ogóle wygląda, jakby się miał zaraz rozpaść. Czy był to mur, czy akwedukt, nie ma to znaczenia. Tam wieża po prostu rozwalona. Tam jakieś resztki murów, wygląda to trochę jakby tam były te stare rzymiańskie, więc wręcz kolumny, jeszcze z czasów średniowiecza. Tam może w tamtej części miasta wygląda to lepiej, ale ta tutaj to przed mieście. Wygląda jak po prostu totalna masakra. Absolutnie. W ogóle dużo tutaj mamy rzeczy, z tego co widzę. Patrzcie, malutki teren, a dosyć dużo znajdziek. Jak tak ją przyjrzeć. O, i zobaczyłem właśnie, że mamy gdzieś w okolicy jednego z sojuszników naszych, z buntowników. Może tutaj były po prostu ataki, może tutaj była walka przeprowadzona.
To stąd. I stąd wynikają te zniszczenia. Ludzi tutaj w ogóle szok, niedowierzanie, prawda? No, niestety troszeczkę się dałem walkę finalnie. Więc zrobić raczej na cicho, no ale cóż. Na cicho, na tyle, na ile się da tutaj zrobić rzeczy cicho. Wiecie, gdzie to jest? Tam jest 120 metrów. Zobacz, ty... It's the plague for certain. It's not just the plague. That's four in one day. It's a bad omen. God help us. Iś tam szczury, prawdopodobnie nie wiem, jakiś początek dżumy? Nie, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Dawno nie sprawdzałem, kiedy były jakie... O, to jest pijany, okej. Okay. Myślałem, że coś jest. Innego zapomniałem o tym, że możemy wywabiać pijanych ludzi rzeczywiście. Chciałem powiedzieć to Santa Genevieve, w sensie kościół Santa Genevieve. Chciałem powiedzieć, że nie studiowałem od dawna kwestii historii średniowiecznej, szczególnie wczesnego średniowiecza. Więc muszę przyznać, że nie pamiętam, czy w tamtym okresie była jakaś dżuma. Tamten raczej nas zaatakuje, jeśli coś zrobimy. Okej, oni już wiedzą, że tutaj jesteśmy. A chyba nie zdążyli nawet wrzucić alarmu, więc... powinniśmy być w miarę bezpieczni. Trzeba będzie się jakoś wspiąć na górę. Zobaczcie, staram się unikać walki na tyle, na ile się da. W sensie, nawet jeśli jest jakaś walka, to żeby to poszło raczej szybko. To będziemy mogli zebrać? Nie. Okej. Ale... a wiecie co, zrobimy to po prostu inaczej, wyspniemy się tutaj po tej ścianie, bo widzę, że przejść tamtędy, tamtą balustradą, czy nie jest balustrada, przepraszam, to jest rusztowanie. To będzie bardziej balustrada. Nie, to nadal nie jest balustrada, to jest po prostu balkon. Zapomniałem, że jest balustrada z definicji. Chciałem powiedzieć, że będzie chyba trochę nieefektywne. Wiadomość od Deliverance... Nie wiem, dlaczego to nie zostało to przetłumaczone, czy to miało być coś innego, nieważne. Zostańmy przy tej wersji, jaka jest. Dziecię Boże, przygniata cię jarzmo grzechu, pragniesz zbliżyć się do swego Zbawiciela, chcesz poznać i zrozumieć plan, jaki przygotował dla ciebie nasz niebieski ojciec? Niebieski, czy mnie niebiański? Ja wiem, że mówi się, że niebieski i tak dalej. Nie, czemu on jest niebieski? Bóg zesłał nam na to sposób. Przybądź do jego ołtarza, znajdź jego dobroć i odnajdź swe własne zbawienie. Super. Bezsensowne zupełnie i bezwartościowe pierdoły. 161 metrów od nas jest kolejna rzecz. Czy mamy coś jeszcze w ogóle blisko, czy nie bardzo? Ja to patrzę, to raczej nie bardzo. Dobra, zobaczmy w takim razie na mapie, gdzie możemy się teraz udać. A, okej, okay, akurat tam. Że to będą najbliższe rzeczy nam. Zobacz, ten Paryż nie jest ultra ciekawy, mam wrażenie. Wydawało mi się, że wszystko będzie tak bliżej, bo to w ogóle wyglądało na znacznie mniejszy teren. To się okazuje, że się pomyliłem. Pewnie będziemy musieli wskoczyć na drzewo, czyż nie? Tak jest. Oczywiście, że tak musiało być. O! I widzę, kolejna rzecz nam się aktywowała. Dużo tutaj niby jest bogactw i tak dalej w tym Paryżu. Szczerze mówiąc, wszystko... Może inaczej. Wszystko wydaje się bardziej, znacznie bardziej oddalone niż było na przykład w innych terenach. Nie wiem, czy dlatego, że to jest gęsta zabudowa, czy coś. Oho. Już widzę, że będzie śmiesznie, jak tam pójdziemy. Ten kościół w ogóle, zobaczcie, ten kościół w ogóle tutaj zalało. Jezus, jak się nazywała teraz ta rzeka, która tutaj przepływa przez Paryż? Czy ona jest tutaj oznaczona, czy nie bardzo? Chyba nie jest oznaczona. Szkoda, zapomniałem, szczerze mówiąc, jak się nazywała ta rzeka tutaj, która przepływa przez Paryż. Okej, okay. Te szczury trzeba jakoś wywabić właśnie. W drugą stronę trzeba jakoś odgonić stąd. Może jakbym wziął, to było pod te? Pod te była pochodnia, okej. Okay. Jakbym wziął coś takiego. Czekajcie, bo nie wiem... Nie wiem, jak za bardzo jest stąd odgonić. Chyba to powinno wystarczyć. Na
chwilę. Dupa, nie na chwilę. Kurde. Za szczury po prostu. Czy jak podpalę to, to nie, to nic nie da. Okej. Okay. Super. Szczerze, nie wiem jak inaczej z tymi szczurami walczyć. W sensie, nie pamiętam już teraz. Ale mogę jeszcze coś zrobić ewentualnie innego nieco. I spiąć się tutaj. Z tej perspektywy zniszczyć ten zamek, dobra. Jedna rzecz mniej do zrobienia. To teraz uciec do tych szczurów, kurde. W ogóle szczury potrafią pływać, one nie są tak tragicznymi pływakami, jak się mogłoby wydawać. Widzę jakaś choroba? Okej, okay, ewidentnie. Założyłbym, że to będzie dżuma w takim razie. To jest śmiałe założenie, ale wydaje mi się, że w takim razie ich tutaj bierze dżuma. Dlatego, że zwyczaj szczury były związane z dżumą, w sensie jak były symbolika taka, która się kojarzyła, to szczury, to zamykanie domów, to ludzie, którzy umierali bardzo szybko. Dżuma, jak dobrze pamiętam, była też zwana Czarną Śmierć. W ogóle bardzo fajna książka, którą muszę wam polecić, bo czytałem ją chyba 2 razy albo 3 razy w życiu i nadal ją gdzieś tam pamiętam. Ona nie jest jakaś wybitnie długa i nie jest... Nie, ona jest naprawdę dobra. Uważam, że... Chciałem powiedzieć, że ona nie jest wybitna, ale ona jest naprawdę dobra. To jest Krucjata w dżinsach. Zapomniałem teraz imienia, ale pani miała nazwisko Beckham. Bardzo fajna. Ciekawą historię po prostu opowiada. Troszkę jest to sci-fi, ale bardziej jednak związane ze średniowieczem. Więc tak. W sensie sci-fi jest tam bardzo, bardzo mało, jeśli chodzi o generalną treść książki. Jest to po prostu jeden element, który sprawia, czy rozumiem kilka elementów, które sprawia, że fabuła dzieje się, gdzie się dzieje. I tyle mogę tylko powiedzieć, żeby wam nie spoilować fajnych zawartości, bo ona jest trochę ciężka i trochę fajna zarazem. Jest lżejsza niż na przykład... Jest na pewno lżejsze niż, nie wiem, na przykład Inny Świat, czy jakieś pamiętniki z Auschwitz. Ale jest cięższe niż taka typowa opowiastka. Ze względu po prostu na to, co się tam dzieje. List mnicha. Bracie Albercie, mam ponure wieści. Bezbożnicy są coraz bliżej. Nam zaczyna zaś brakować żywności. Chłopi jedzą teraz danie zwane szczurzanką. Coś tak paskudnego, jak wskazuje nazwa. Jak oni trawią te ohydne, gołe ogony? Są też jeszcze gorsze wieści. Wielu braci zakonnych zaginęło. Nikt nie wie, gdzie się podzieli. Rad Gilem? Patrz, nie mam pojęcia. I reszta zeszli do zalanej krypty, aby odzyskać święte relikwie. Wspaniały skarb. Nadal jednak stamtąd nie wyszli. Módl się za nas, brat Jules. Nie mam pojęcia, jak się to w sumie wypowiada po francusku. Okej. Okay. O! Czy to był piesio? Cześć, piesio. Ja się chcę pogłaskać pieska. Chociaż ma trochę ciepła i głaskanka w tym strasznym, ponurym świecie. Ale jak tam zejść? To jest moje pytanie. Jak ja mam tam zejść do podziemi? Ponieważ nie widzę nigdzie właśnie jakiegoś takiego konkretnego wejścia. Te wszystkie oczywiście budzimy naszym skakaniem. Nie wiadomo gdzie. Powiem wam, że nie widzę go naprawdę. Jeszcze to słońce akurat jest w bardzo paskudnym położeniu i okropnie mi tutaj przyświeca. Tam jesteśmy my. Powiem wam, że nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. To jest ewidentnie gdzieś pod nami, ale wygląda jakby wejście miało być gdzieś tam. A może to będzie studnia? Czyżby to miała być studnia znowu? Zobaczcie tutaj w ogóle koń. Zjedzony. Wygląda przynajmniej jak konia, bo miało być koniem. Dlaczego nie ma uszu i grzywy? Nie mam pojęcia. Okej, nie. Studnia jest oczywiście zamurowana. Kurde, no nie mam pojęcia, jak mam tam się dostać. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, chyba że te studnie będzie ci dało jakoś odgruzować. Dobra, zostawmy to na razie, bo nie ma co się tym bawić. Przez chwilę myślałem, może da się odgruzować, jeśli byśmy znaleźli ten... ten olej, ale nie widziałem go też nigdzie, więc na razie to zostawiam, więc co, pójdziemy tam innym razem. Ale nie ma co się teraz nad tym siedzieć. Najwyżej poszukam... Później sam na własną rękę, bo trochę nie mam też czasu, a nie chcę wam też go zajmować. Biegając w kółko.
Prawdopodobnie gdzieś przeoczyłem najbardziej oczywiste wejście do tej świątyni, do tego, tej krypty pod kościołem. Ale mówię, nie mam teraz czasu, żeby się nad tym skupiać. Oczywiście kartka, gdzie nas poniesie nas praktycznie do samego kościoła na nowo. Czyli ten schemat, projekt tatuażu w tym wypadku. Nie, możemy wejść tam jeszcze. Nie, no tam na pewno nic nie było. A wie co, olewam to. Na razie to muszę olać, przykro mi. Nie mam po prostu, tak jak mówię, czasu na to, żeby się z tym bawić. Ustawmy sobie znacznik w ten sposób. Pójdziemy po prostu tam, a tutaj do Paryża się wrócimy za jakiś czas. Się do tej konkretnej znaczki. Jeszcze i tak będziemy musieli tutaj wrócić, tak, w związku z misją. Tylko teraz 160 metrów. W ogóle to miasto, tak jak mówiłem, jest chyba podzielone na klasycznie miasto wyższe, miasto niższe, gdzie prawdopodobnie nie ma do końca przejścia. W mieście niższym pewnie panuje ta zaraza i tak dalej, i tak dalej. Oprócz stosy tej martwych ciał spalonych. Tutaj ta choroba, okej, zdecydowanie, wiecie co, jest zdecydowanie 900 razy, proszę bardzo. Zdecydowanie już stwierdzam w tym momencie, że to jest niemal na pewno dżuma. Po prostu z perspektywy faktu, jak to wygląda, jak to wszystko się tutaj odbywa, co robią ze zmarłymi i tak dalej. Patrząc też na to, jakie zarazy najczęściej panowały w Europie, takie bardzo śmiertelne. Dzień pierwszy. Dziś zjadłem pierwszy raz owsiankę z moim tajnym składnikiem. Była całkiem smaczna, choć było w niej trochę grud i futra. Dzień piąty. Znowu szczurzanka. Na śniadanie, obiad i kolację. Do smaku trzeba się przyzwyczaić, ale potem robi się wspaniały. Dzień piętnasty. Jestem szczurnym królem. Wysłuchują moich szczurzołapich myśli. Gnają przez moje mroczne, zmroczne zakamarki między gwiazdami. Okej, komuś srogo odwaliło. Ja oczywiście klasycznie muszę robić z siebie idiotę. Bo czemuż by nie? Chyba tutaj będzie trzeba to na pewno wysadzić. Tutaj przynajmniej mamy coś, co nam wskazuje, że na 100% będzie trzeba to wysadzić. Tylko teraz pytanie, gdzie ja tu znajdę? Gdzie ja tu znajdę rzecz, którą będę mógł to rozwalić? Szczerze mówiąc, nigdzie nie widzę tej wybuchowej. Nie beczki, tylko tej wybuchowej urny. Ja w ogóle my możemy z martwych ciał okradać, po prostu, w sensie widzicie, wiemy, że ta osoba jest martwa, możemy ją okraść. Nice. To, Sunen. Może tutaj? Nie, tutaj tego nie ma. Tam na dole, widzę, głównie są to... Są to pochodnie albo inne tego typu rzeczy. Ale muszę przyznać, że nigdzie nie widzę tej, nie urny, tylko tego dzbana tej. Kurde, co jest? Dzisiaj nie mogę w ogóle żadnej znajdźki ogarnąć. W sensie, pewnie ogarnąłem coś tam, ale... Widzicie, tutaj mamy to zamurowane i ja nigdzie w ogóle nie mogę znaleźć tego, czego potrzebuję, tej urny, wazy z olejem. Jak chcemy to jeszcze inaczej nazywać. Cudownie, co jest ze mną dzisiaj? Czy ja jestem ślepy, czy coś? Czy po prostu to jest tak ukryte tutaj? Makes you heavier than lead. You have offended God. Infinitely more than a stubborn rebel ever did his fin... Dobra, dajmy temu panu się wykrzyczeć. Ty tam krzyczy i płacze i tak dalej. Ale, no kurde no. Dosłownie nigdzie nie ma tej wazy. Co ja mam w takim razie z tym zrobić, jak ja nie mam... Nie mam skąd wytrzasnąć oleju. No sorry, ale tego nie ma, tak? Tutaj też, jak widzicie, jest... Po prostu absolutne zero, jeśli o to chodzi. A, trudno, moi drodzy, będziemy musieli w takim razie zostawić aż dwa punkty. Nie wiem, ja do niej będę musiał wrócić, bo to mi tak nie daje dzisiaj spokoju. Co to jest? Po prostu pójdziemy do kolejnego.
Mówię, nie będę się zatrzymywał po prostu, żeby siedzieć nad tym pół godziny i się zastanawiać. Ale łapię derwo, bo zazwyczaj to było gdzieś w okolicy, a tutaj mamy... Prawda jest dosyć gęsto zaludnione i... Znaczy zaludnione, to jest trochę przesada, patrząc na to, że po prostu tam ludzie są już półmartwi. Ale dosyć gęsto zarzucone obiektami i w ogóle nadal nie widzę tej bazy, tego oleju. O, proszę, widzicie, kolejne, co mi sugeruje, te X-y na domach, które sugerują, że tam była osoba, która była zarażona tą chorobą. Jestem 36 metrów, nie zgadnę, będę musiał tutaj wejść przez jakiś dom w takim razie, albo przez jakieś inne miejsce. Spodziewam się, że może w tych ruinach bardziej. Dzień dobry, wężu. Jeszcze jeden. Tak jest, spodziewam się, że dobrze idą. Biuro lutencjańskie, czy dobrze przeczytałem? Chyba tak. Zrobię sobie pochodnie. Widzimy znowu zabudowę ewidentnie rzymską. No i proszę bardzo, okej. Okay. To jest po prostu nasz asesyński schowek, jeśli można tak to określić. To jest nasze schronienie asesyńskie. Gustawie, góra najwyraźniej zainteresowała się niektórymi z tych ruin i nakazała mi udać się do Champlier? Nie mam pojęcia. Innym chłopakom zaś do dwóch innych miast. Co niby mamy tam znaleźć? Nie wiem. Te stare kamienie stoją tam od zawsze. Są starsze niż sam Karol Wielki. No w każdym razie tam właśnie wyruszam. A że ty tkwisz w Paryżu i pilnujesz tych starych drzwi, nic z naszej gry w kości wieczorem. Mam nadzieję, że trafi ci się bezpieczna, spokojna służba. Nie zapomniałem, ile mi jesteś winien, nic się nie martw. Możesz za moją wygraną kupić nam obu wino. Wypijemy je, jak wrócę. Arnulf. No, pan kolega się tutaj... Nie wiem, co mu się stało w sumie. No, jakby się miał spierdzielić. A, okej, to są te drzwi, które będę mógł otworzyć dopiero jak zdobędę wszystkie klucze. Spoko. To były szczury? Nie, okej, to jest po prostu woda. Spoko, czyli tego też nie ogarnę. Super. Super, moi drodzy. Genialnie mi dzisiaj idzie. 22 minuty nie znalazłem... Nie, no, znalazłem jedną znajdźkę. A nie zrobiłem nic poza tym. Super. Absolutnie genialnie. Tak się, kurde, kończy jak... Nie wiem, sobie nie mam pojęcia, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Bo 200 metrów ode mnie rzekomo, coś się tam dzieje, coś mi krzyczy o jakiejś osobie jakby, ale nie mam... O, tutaj jest. Więc zaznaczmy sobie to. Jestem bardzo ciekaw, chciałbym tam pójść zobaczyć, o co z tym chodzi. Jest to po prostu coś, czego jeszcze nie robiłem, mam wrażenie, albo jeśli robiłem, to nie pamiętam. Co to było, dobra, więc co, ja i tak nie będę mógł tutaj na koniu jechać, więc nie wiem, po co ja go wzywam. Skoro szybciej będzie po prostu przebiec w ten sposób do tego miejsca. Ryzykuję naprawdę stwierdzenie, że szybciej będzie tutaj biec w ten sposób. A powiem szczerze, że ten chyba nie tylko ta przednia, powiedzmy, ta biedniejsza część Paryża jest tak zniszczona, ale i cały Paryż po prostu jest nękany wręcz przez tę epidemię. Dzień dobry. Należy. Jeszcze dwójka, okej. Okay. No, z jakimś wybitnym problemem mam wrażenie. Dużo przeciwników, ja widzę, że większość generalnie raczej łatwa. Widzę, że też przede wszystkim tam ustawili sobie barykady. I ewidentnie nikogo tam nie chcą wpuszczać teraz. No cóż. Mnie też nie muszą. Ale wybije im przynajmniej przednią straż. Strzelę może w stopę czy coś, bo to jest chyba najlepszy wybór, jaki aktualnie mam, jak tak patrzę. Okej, to jeszcze jakiś kusznik się przyczłapał do nas. Jeszcze jeden, kurde, skąd oni tych kuszników biorą? Po prostu tutaj miliard kuszników stoi. To w sumie jest dosyć logiczne z perspektywy tego, że chcą bronić tamtą bramę i po prostu chcą zrobić coś w stylu masowego natarcia kusznikami. Żeby
wybić ile się da osób. Co prawda nakładanie bełtu na kuszę i naciąganie jej, i w sumie raczej naciąganie jej, nawijanie jej, ponieważ często w wypadku mocniejszych kusz były takie specjalne nawijaki, którymi się naciągało po prostu cięciwę. Trwa trochę dłużej niż na pięciołuku, ale z drugiej strony kusza jest znacznie bardziej śmiercionośna. A, to było to pomszczenie, okej, dobra. Po prostu był jakiś asasyn, w sensie ktoś inny, kto tutaj padł dosłownie, został zabity, no cóż. Tak, dobra, pomścimy, czy coś. Nie, to nie jest jakieś ultra ciekawe, zakładam. Ja nie mam pojęcia, kto to był. Jeśli mam te osoby znajomych, to nie mam pojęcia, kto to był. Generalnie, jeśli chodzi o Ubisoft Connect, czy o... jak się to nazywało teraz? To, co jest od EA Play, chyba to jest teraz tak, to jest EA Play, to już nie jest Origin. To, szczerze mówiąc, w ogóle... absolutnie nie dbam o to. W sensie... miałem to totalnie gdzieś... jeśli chodzi o znajomych. Nie mam pojęcia, kto, kogo tam mam dodanego i tak dalej. Jak ktoś mnie dodał, to po prostu go dodałem z powrotem i tyle. Ale nikt się ze mną tam nie kontaktował, z nikim się nie kontaktuje i ja. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle dużo osób korzysta z czatów, czy tam funkcji właśnie rzeczy typu Ubisoft Connect, czy EA Play, bo mam wrażenie, przepraszam, EA Play to jest nazwa ich tego. Jak się nazywa? Ich subskrypcji. W ogóle oznaczmy sobie już to, tam pójdziemy może kiedyś indziej. Na razie się skupmy na misji. To jest nazwa ich subskrypcji, a nie ich launchera teraz. W każdym razie mam wrażenie, że większość tych osób i tak korzysta ze Steama jako głównej formy komunikacji, a z funkcji tych launcherów w ogóle totalne zero. Ja wiem, po co te launchery powstały, bo one powstały mniej więcej w momencie, kiedy każdy chciał mieć swój własny launcher. Ale szczerze mówiąc, Ubisoft Connect i EA Play są tak po prostu biedne, że one są absolutnie do niczego. Poza aspektami marketingowymi, one są totalnie do niczego. Jeśli by się dało ominąć je i kupić po prostu gry na Steamie, kupowałbym gry na Steamie. Ja wiem, że nawet kupując gry na Steamie, i tak musimy je często odpalić, ale chodzi mi o to, że po prostu gdyby dało się pominąć to, żeby nie musiał ich dodawać tutaj, to bym to robił, bo to jest po prostu jakiś jeden wielki, nieśmieszny żart. Jeśli chodzi o jakość tych launcherów. Epic jest średni, jest bardzo średni. GOG jest okej. Okay. Steam jest naprawdę, naprawdę dobry. Ale te dwa launchery to jest po prostu absolutna żenada. Bethesda w ogóle się wycofała z własnego launchera i stwierdzi, okej, jednak sprzedajemy rzeczy na Steamie, tak? Czy ja mogę tutaj wejść jakoś, czy coś? Ja tam mam pogadać z kimś, ale nie mogę nawet wejść przez te drzwi, lol. Fajnie, że mam tutaj misję, ale nie mogę tutaj przejść, bo drzwi. Halo? Ale nie musi mi, że jeszcze mi się to zbugowało. Halo? Co? Wiecie, ja może mam tam jakoś inaczej przejść? Okej, to jest drugie wejście. Dlaczego tamten nie mogę niby przejść? Niech mi coś to wytłumaczy. Czy tam będzie, nie wiem, jakaś blokada albo coś? Odstraszy je, atakując je bronią, okej. Dobra. I mogę je odstraszyć rzeczywiście, atakując po prostu bronią. Dlaczego ten nie mogłem przejść? Mogłem po prostu zapukać, lol. Pity fit, to jest... absurdalnie głupie. Dobra, mniejsza. How did you find me? Gdzie jest Where's Toka? Toka guessed you would be here. She is still at Milan, looking for your missing watch. I lost Anguin, but this soldier told me he is heading for the church nearby. Come, we can go through the slums. Ah, even from here I can smell the piss of the slums. Siegfried, I mean to stop this fight from coming to England. I must meet with Charles. For what? You cannot bargain with these thralls. Have you forgotten my fallen brother, Cynric? No, and that is why I must try. It is why I came to Francia. If I kill Engelman, I want you to help me get an audience with the king. There is no reasoning with you, Wolfkist. You are as wild as your namesake. Nie wiem, czy widzieliście, tam na podłodze były jakieś inskrypcje dosłownie wyryte w tym bruku.
To było dosyć ciekawe. Natomiast... Mówię, nie mam pojęcia, dlaczego musieliśmy to przejść naokoło, to było tak głupie po prostu. Jakbyśmy nie... Wiecie co mogli zrobić, żeby... Mogli zrobić tak, że po prostu... In our veins runs the blood of holy kings and conquerors. The northerners may have numbers, but we have God. That is Odo, Count of Paris and right-hand man to the king. Drumming up support for his army, no doubt. Our courage and honor will not fail us, no matter how hot the fight. We will overcome this evil, as we always have. Self-important as always. The one next to him is Gosselin, Bishop of Paris and a fearsome warrior. For Frank. Those two are for another day. You have to get to Angolan, and to do that, you have to find your way into the church. The answer is down there in that stink. That is not much to go on. If it was easy, I would have killed him myself already. You have an advantage. You are unknown to these... people. The Raider Siegfried is almost at our gates! And what does he want? What the Northerners always want! Blood and silver! Yours and mine! Me, they know quite well already. Someone down there knows something. All you have to do is get them to tell you. I have your word. Once this is done, we find Charles. As you say, but work fast. I cannot leave Melun unguarded long. And this Frankish stench already turns my stomach. Czy wiem, czy Melun jest tak bardzo nie... niepilnowane? Zwłaszcza na tych żołnierzy. I will deal with them while you find Angolan. He is hiding in his church. Will you sneak in, convince one of his own to aid you, or cover the streets with blood? As you would. They deserve no less. But you are the Wolfkist. You do not need my advice. So what will you do? Czy nie miałeś wybór? Nie. Okej, czyli po prostu nam mówi, że... find my own way. Możemy to zrobić jeden albo drugi. Sposób. Chciałem powiedzieć, że tych trzech w ogóle strażników, oni są tak biednie wyposażeni, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale naprawdę są biednie wyposażeni. Wygląda jakby połowa jego ludzi już umarła jakiś czas temu. Zabij biskupa Engelwina. Kryjąc się w bezpiecznie zastrzeżoną bramą swego ufortyfikowanego kościoła, biskup Engelwin to niegodny zaufania duszpasterz umęczonych mieszkańców Ruder paryskiej dzielnicy Nędzy. Porozmawiaj z miejscowymi w gospodzie, aby znaleźć wskazówki lub zbadaj okolice, aby znaleźć inne wyjście. Wejście, przepraszam. Jakoś to, moi drodzy, zrobimy, ale w tym miejscu... W tym miejscu należy się pożegnamy. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie na Discorda, bo znajdziecie patronami na Patronite, gdyż każdy złotówka jest się rozwój kanału. Niestety dzisiaj no niespecjalnie dużo zrobiliśmy na dobrą sprawę, ponieważ no poszliśmy w parę miejsc, ale... Dlaczego? Dlaczego po prostu tych rzeczy nie mogłem znaleźć? Nie wiem, po prostu lag mózgu jakiś totalny. Będę musiał to ogarnąć kiedyś. W sensie, nie spieszę mi się teraz, ale kiedyś to na pewno ogarnię, więc nie musicie się o to martwić. Żegnam się z wami tymczasem. Do zobaczenia, do następnego i na razie.